niestety prace budowlane związane z realizacją trasy Łagiewnickiej są to w dużej części prace na chwilę obecną związane z wydobyciem urobku. Samochody ciężarowe, które poruszają się, no niestety w części ten urobek wywożą na kołach. No i dlatego my podjęliśmy decyzję, skierowaliśmy zresztą takie wyraźne żądanie do wykonawcy o ciągłym czyszczeniu ulic. W chwili obecnej pracują 4 czyszczarki ulic w systemie ciągłym. Dodatkowo w jednym punkcie została zamontowana automatyczne urządzenie do mycia podwozi kół pojazdów. Oczywiście prace związane z czyszczeniem nawierzchni są mniej efektywne, szczególnie w takim okresie, w jakim mamy obecnie konieczność wykonywania prac budowlanych. No, natomiast nie można ich przerwać i te prace muszą być realizowane w dalszym ciągu. Oczywiście dążąc do zminimalizowania utrudnień, tak jak wspomniałem, te prace związane z czyszczeniem nawierzchni są wykonywane także poza godzinami pracy. Ta nawierzchnia jest doprowadzana w godzinach wieczornych do stanu już takiego zdecydowanie lepszego niż to, co się dzieje w trakcie wykonywanych prac. Natomiast niestety nie uda się nam utrzymać tej nawierzchni w sposób idealnie czysty.